Przez cały okres istnienia człowieka udało się nam opisać ponad milion różnych gatunków zwierząt i roślin. Jednak, jeśli ta liczba Was szokuje, to lepiej usiądźcie, bo w znanym czasopiśmie naukowym PLOS ONE ukazała się praca, według której istnieje kolejne 7 milionów nieodkrytych jeszcze gatunków. Według tej statystyki można założyć, że prawie na każdego mieszkańca Szwajcarii przypada jeden oddzielny typ rośliny bądź też zwierzęcia. Oczywiście każde z tych stworzeń jest unikalne i ciekawe. Każdy gatunek posiada niesamowite umiejętności czy niespotykany wygląd. Na przykład kameleony potrafią zmieniać kolor niezależnie od ich otoczenia. Meduzy, mimo braku mózgu, potrafią wyciągać wnioski z tego, co się dzieje dookoła nich. A koty, pomimo dobrego wzroku, nie są w stanie zobaczyć tego, co mają poniżej linii swojego nosa. Wszystko to się wydaje dziwne, ale czy się zastanawialiście, czy to może nie sam człowiek jest jednym z najdziwniejszych stworzeń na Ziemi? A może sami zadaliście sobie pytanie, dlaczego mam to w swoim ciele? Naukowcy i lekarze do dziś nie rozumieją wielu aspektów ciała człowieka, które ewoluowały w nas przez tysiące lat i do dziś starają się je badać. Dziś pokażę i wytłumaczę Wam prawdziwe dziwactwa, które występują w ludziach. Ja się nazywam Adam Drzewicki i zapraszam na odcinek Big Brain na YouTube i na Spotify. Zaczynamy! Uszy. Niby nic ciekawego, każdy je ma i są podstawą jednego z najważniejszych zmysłów, czyli słuchu. Jednak poza oczywistym przeznaczeniem produkują coś, czego nasze ciało w innych miejscach nie wytwarza. Mówimy oczywiście o woskowinie. Z czego ona się składa, jak powstaje i do czego jest ona nam potrzebna? Wosk uszny jest bardzo ważną częścią narządu słuchowego, jednak ta substancja nie ma skomplikowanej budowy, bo jest niczym innym jak mieszaniną wydzielin z gruczołów potowych i łojowych oraz złuszczonego naskórka. Na przykład w momencie spożywania posiłku czy mówienia. W ten sposób mieszamy i jednocześnie przesuwamy wszelakie komórki z błony bębenkowej oraz inne zanieczyszczenia w stronę ujścia przewodu słuchowego. Warto podkreślić, że wosk uszny nie jest oznaką braku higieny, tak jak się uważa, a zdrowym funkcjonowaniem ucha, które chce się bronić przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Wychodzi na to, że woskowina jest świetnym oraz naturalnym sposobem na nawilżanie, oczyszczanie i przede wszystkim zapewnienie ochrony uszom przeciwko niektórym bakteriom czy grzybom, które mogłyby zaszkodzić naszemu zmysłowi słuchu. To właśnie dzięki woskowinie nasze uszy potrafią być zdrowe, bez większej ingerencji osób trzecich. Należy jednak pamiętać, że wszystko w nadmiarze szkodzi. Osobom z genetyczną tendencją do zbyt szybkiego produkowania woskowiny zaleca się regularne czyszczenie uszu. Jeśli taka osoba pozwoli sobie na zbyt długie nieczyszczenie ucha, może dojść do zatkania przewodu słuchowego, a co za tym idzie, do znacznego pogorszenia słuchu. Jednak dziwactw, jakie człowiek posiada na głowie oraz w niej, jest znacznie więcej. Każdy z nas miał inne dzieciństwo, ale wszyscy mieliśmy mleczne zęby. Jest w nich coś ciekawego, bo przecież to właśnie ząb jest jedynym, naturalnie i w pełni wymiennym materiałem w naszym ciele. Zęby mleczne powstają już w trzecim miesiącu życia płodu, jednak wychodzą z dziąsem średnio od 6 do 30 miesiąca życia. Jest ich zazwyczaj 20 i wypadają między 6 a 12 rokiem życia. Więc skoro sam nasz organizm się ich pozbywa, to przecież muszą być niepotrzebne. Rodzenie się ze stałymi, twardymi zębami mogłoby być dużo lepsze. Czy to by nam ułatwiło funkcjonowanie? Otóż nie. Wykształcenie zębów stałych wymaga znacznie więcej czasu i odpowiednich warunków, ponieważ nasze ciało musi wytworzyć szkliwo, czyli najtwardszy materiał w ludzkim ciele. Do tego czasu mleczne zamienniki pełnią bardzo ważną rolę i mają wiele zadań. Można je nazwać materiałem szkoleniowym, bo to właśnie na nich człowiek w czasie swojego najważniejszego okresu rozwoju uczy się mówić, uśmiechać, a co najważniejsze, przeżuwać pożywienie. Pierwsze zęby mają również za zadanie utrzymać ułożenie szczęki w odpowiednim miejscu i to dzięki nim żuchwa człowieka jest idealnie uformowana do codziennych czynności. Mało tego, bez mleczaków sam proces wyrastania zębów docelowych byłby dla nas znacznie bardziej bolesny, bo to właśnie dzięki nim nasze dziąsła są przystosowane do nadejścia znacznie większych, stałych zębów. Sam moment wypadania mleczaków nie jest niczym niesamowitym. Podczas gdy dorosłe zęby stają się większe i nie mają miejsca w dziąsłach, są zmuszone naciskać na słabe korzenie mleczaków, przez to te po czasie zanikają, a pierwsze zęby zaczynają się chwiać i w końcu wypadają. Pamiętaj proszę, aby zasubskrybować nasz kanał i zostawić dzwoneczek oraz lajka pod tym materiałem. Dzięki temu będą Wam przychodziły powiadomienia o nowych odcinkach. A teraz lecimy dalej. Następnym nietypowym wynalazkiem natury jest wyrostek robaczkowy. Kształtem przypomina rurkę i ma około 10 cm długości.
umiejscowiony jest po prawej stronie brzucha, ale jego dokładne położenie może być inne u każdego człowieka. Według naukowców pojawił się u niektórych ssaków aż 80 milionów lat temu. Jednak mimo swojej długiej historii ewolucyjnej, to jeden z najczęściej wycinanych narządów u człowieka. Takie podejście utrwalił Karol Darwin, który twierdził, że wyrostek to pozostałość ewolucyjna i aktualnie jest zbędny. Uważał również, że w niektórych przypadkach narząd może być problematyczny, ponieważ jego zapalenie prowadzi do wielkiego bólu, a w skrajnych sytuacjach nawet do śmierci. Taka myśl była pielęgnowana od prac Darwina do niedawna. Jednak z jakiegoś powodu wyrostek robaczkowy powstał i rozwijał się u wielu zwierząt. Najbardziej prawdopodobny sens istnienia tego narządu został ukazany w roku 2021. Journal of Anatomy upublicznił pracę naukową, która wyjaśnia pozytywy posiadania wyrostka. Według analiz 258 różnych gatunków ssaków okazało się, że wyrostek robaczkowy wpływa na długowieczność. Najnowsza hipoteza mówi, że ta kilkucentymetrowa rurka jest czymś na wzór zbiornika na pożyteczne bakterie. Dzięki takiemu wewnętrznemu magazynowi w razie problemów z jamą brzuszną czy jelitami nasz organizm może szybko zareagować i zwalczyć potencjalne niebezpieczeństwo i się zregenerować. Gatunki posiadające wyrostek lepiej znoszą niektóre infekcje czy biegunki zakaźne, a to podnosi odporność, co w efekcie prowadzi do dłuższego życia. Oczywiście muszę Was uspokoić i powiedzieć, że według badaczy z francuskiego Instytutu Medycznego wycięcie chorego wyrostka robaczkowego nie ma wpływu na długowieczność, a dopiero usunięcie zdrowego organu może nieść za sobą konsekwencje. Mimo korzyści wynikających z posiadania wyrostka, trzeba pamiętać, że jego zapalenie da się leczyć tylko poprzez jego usunięcie. W świecie zwierząt człowiek może się pochwalić wybitnie rozwiniętym mózgiem. A czy wiesz, co największego ma człowiek spośród wszystkich zwierząt? Okazuje się, że wielkość pośladków w stosunku do reszty naszego ciała jest rekordem wśród innych stworzeń. Lwia część tyłka składa się z tkanki tłuszczowej oraz trzech mięśni. Pośladkowego średniego, pośladkowego małego i pośladkowego wielkiego. I to właśnie on, według większości pomiarów, jest największym mięśniem w naszym ciele. Oczywiście takie wyróżnienie w królestwie zwierząt ma swój powód. Mimo tego, że wiele stworzeń jest dwunożnych, to jednak człowiek jako jedyna istota na Ziemi wykształciła umiejętność tak sprawnego chodzenia w pozycji pionowej. Nasi przodkowie po raz pierwszy stanęli na dwie nogi około 7 milionów lat temu. Oczywiście, ich chód różnił się od tego, jakim się dzisiaj poruszamy, bo postawa przodka była mocno zgarbiona. Przemiana do stanu, jaki znamy, trwała kolejne 4 miliony lat. To właśnie wtedy zaczęły się nam kształtować duże mięśnie pośladkowe, które nie były nam aż tak potrzebne, gdy się poruszaliśmy na czterech kończynach. Wraz ze wzrostem tej niedocenionej części ciała, człowiek był w stanie chodzić w pozycji wyprostowanej, a nawet biegać. Największy mięsień jest niczym stabilizacja naszej pionowej postawy ciała. I to właśnie on mobilizuje staw biodrowy do wyprostu nóg lub ich rotacji. Z tego tytułu nasz mięsień jest ciągle zaangażowany i można powiedzieć, że podczas codziennych zadań jest ćwiczony niczym na siłowni, stąd jego dumna wielkość. Zapewne myślicie, że nie wszystkie zastosowania części ciała znamy, ale samą budowę człowieka już tak. Nie jest to jednak prawdą, bo dla przykładu 6 lat temu w czasopiśmie Scientific Reports zostały ukazane wyniki badań, które jasno wskazują na istnienie nieznanego nam wcześniej organu. Co ciekawe, nie została odkryta jakaś mała cząstka człowieka, która się ukrywała przez wieki, a struktura, którą można znaleźć prawie w całym ciele człowieka. Ten ciekawy organ nazywa się interstitium, a po polsku śródmiąższem. Jak się to stało, że tak wielka cząstka umykała nam przez tyle lat? Oraz jak udało się nam ją w końcu zaobserwować? Naukowcy od zawsze byli przekonani, że nowo odkryty organ jest po prostu warstwą różnych tkanek, które oplatają najważniejsze części człowieka. Wskazywały na to również eksperymenty w laboratorium. Dopiero niedawno okazało się, że obserwacje przekroju śródmiąższa były błędnie wykonywane, bo to właśnie przez cięcia organ ten traci swoje właściwości, które mogły go definiować jako coś więcej niż zlepek komórek. Jednak wraz z postępem technologicznym oraz dużą dozą szczęścia można było zaobserwować organ bez jego naruszenia. Przy rutynowym badaniu jednego z nowojorskich pacjentów polegającym na włożeniu małej kamery do przewodu pokarmowego zaawansowany sprzęt pozwolił lekarzom na mikroskopowy obraz tkanki pacjenta. W ten sposób specjaliści zauważyli, że interstitium jest pełnoprawnym organem,
a to dzięki swojej strukturze opartej na specyficznych komórkach oraz nietypowym właściwościom i zastosowaniom. Do tej pory naukowcom nie udało się poznać wszystkich właściwości tego organu. Wiadomo jak na razie, że śródmiąższ dzięki swojej miękkiej i elastycznej strukturze działa niczym poduszka, chroniąca inne organy w naszym ciele przed wstrząsami czy upadkami. Jedna z teorii mówi, że śródmiąższe jest odpowiedzialne za produkcję limfy, czyli płynu, który między innymi wpływa na odporność naszego organizmu. Naukowcy przypuszczają, że to właśnie poprzez limfę produkowaną w śródmiąższu komórki rakowe potrafią się rozprzestrzeniać po całym ciele. Jeśli ta teza okazałaby się prawdziwa, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że za parę lat człowiekowi uda się powstrzymać powstawanie przerzutów nowotworu u chorej osoby, a to będzie przełomowy krok w medycynie. Na pewno każdy doznał nieprzyjemnego uczucia gęsiej skórki, czy to przy oglądaniu poruszającego filmu, czy w chwili grozy. Ale czy wiesz, co to w ogóle jest? Jest to nic innego jak pamiątka po naszych przodkach, a powstaje wskutek napięcia malutkich mięśni skóry, które podnoszą włosy na całym ciele. To zjawisko jest między innymi powiązane z reakcją walcz lub uciekaj, która kiedyś była nam bliższa. Takie jeżenie się włosów do dziś można zaobserwować wśród zwierząt, na przykład u kotów czy psów. Oczywiście gęsią skórkę u człowieka możemy zauważyć w mniej stresujących sytuacjach, na przykład podniecenia, dumy czy strachu. Dzieje się tak, ponieważ ciarki są ściśle powiązane z naszym układem nerwowym i to właśnie przez to nasze ciało może zdradzić silną reakcję na jakiś bodziec. Najbardziej użyteczną funkcją gęsiej skórki jest odpowiedź na zimno. Dzięki skurczowi mięśni produkowane jest ciepło, a zamknięcie porów skóry i postawienie włosów chroni człowieka przed wiatrem. Sam brak ciarek nie musi być jednak oznaką problemów z utrzymaniem temperatury czy odczuwaniem silnych emocji. Gęsia skórka jest na tyle starą metodą reakcji na bodźce, że niektórzy naukowcy odbierają jej jakąkolwiek celowość. Ludzkie ciało jest pełne ciekawych narządów i właściwości niczym u superbohaterów. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, że posiadamy automatycznie chroniące się i czyszczące uszy, malutki narząd, który może przedłużyć nam życie oraz naturalną poduszkę powietrzną. Oczywiście należy pamiętać, że pomimo supermocy naszego ciała powinniśmy o nie dbać i pomagać mu w zdrowym funkcjonowaniu. Zapewne z czasem setek lat ewolucji niektóre umiejętności człowieka się przetworzą, a inne zaczną zanikać. Jak to było w przypadku ruszających się uszu. Według naukowców nasz organizm nabierze wielu nowych właściwości, ale to jest temat na inny odcinek, najlepiej z wehikułem czasu. Dzięki za obejrzenie odcinka do samego końca. Proszę napisz w komentarzu, która część ciała człowieka jest dla Ciebie najbardziej fascynująca. Do zobaczenia wkrótce.